drużyn. Na początek gospodarze, a więc Karpaty Krosną w następującym zestawieniu. Numer 1 w bramce, kapitan zespołu Mateusz Krawczyk, 6, Dawid Król, 11, Karol Sęp, 13, Tomasz Bober, 17, Damian Baran, 20, Mateusz Gul, 24, Michał Stasz, 25, Kamil Matofi, 29, Michał Smoleń, 37, Grzegorz Gawle i 77, Tomasz Płonka. Na ławce Kacper Rybiński, numer 12, 7, Wiktor Majewski, 9, Marek Fundakowski, 10, Grzegorz Gierlasiński, 22, Konrad Gut i 23, Lucjan Frydrych. Na goście Stal Stalowa Wola, który wystąpią w zielono-czarnych strojach. W bramce z numerem 78 Tomasz Wietecha, z dwójką Adrian Skrzyniak, 3 to Mateusz Chudzik, 6 Wołodymir Korolski, 14 Bartłomiej Olszewski, 8 Michał Zięba, 16 Oskar Wojtysiak, 20 Szymon Jopek, numer 71 kapitan zespołu Sławomir Duda, 29 Łukasz Kacprzycki i z 11 Daniel Świderski. W rezerwie numer 33 Mikołaj Smyłek. Na czarnych jest oczywiście pan Łukasz Surma, drugim trenerem Maciej Gadowski, ale woli. Rozpoczynamy to spotkanie. Pierwszy się groźna akcja. Oskar Wojtysiak lewą stroną. No i próba uderzenia. Olszewski wpada w pole karne. Świetna szansa, uderzenie. No i tutaj może mieć pretensje. W fragmencie to myślę, że raczej Tomasz Bober będzie egzekwował. Spójrzmy, Bober, no też. Oba zespoły coraz mocniej napierają do przodu. Teraz dobra prostopadła piłka, wbiega Świderski. Zięba teraz do tego, do Świderskiego. Świderski w znakomitej sytuacji, znakomita okazja. W zasadzie na siódmym metrze, no ale też kapitalna interwencja Mateusza Krawczyka. Teraz ostatecznie bramkarski. Nie najlepiej teraz. Ale mamy spalonego. Nie ma bramki. Nie ma. Tomasz Bober. Dograł na lewo do swojego kolegi, ten do Płonki, no i za wysoka ta piłka, nawet dla juniorów Rakowa, no i ponownie znalazł się w Krośnie w Karpatach, w miejscowych Karpatach. Oskar Wojtysiak, znowu aktywny na lewej stronie. I to on rozpocznie grę do Płonki, przy nim Skrzyniak, nie opanował piłki Tomasz Płonka. Dogranie do Świderskiego, nie ma spalonego, Świderski przerzucił będzie piłkę bramka, nad bramkarzem, Świderski, musi. Tak, i musi wygrał. Musi być bramka, 1-0. 38 minuta. Z Karpatami w finale wojewódzkiego Pucharu Polski, 1-0. No, załamany jest, mamy wątpliwości, czy Daniel Świderski nie był na spalony. No te powtórki nie zobrazują nam dokładnie. No, jeśli został, to został Stasz jako ostatni, ale no, tak jak mówię, z tego ujęcia ciężko nam będzie to dla tego spotkania, dla jego przebiegu, dla emocji. Myślę, tym lepiej, że ten gol padł, bo teraz Karpaty muszą rzucić się do odrabiania strat. Świetnie, teraz Płonka. Tak. Wpada w pole karne, gra 3. Karpa! Błyskawicznie odrobili straty zawodnicy gospodarzy. Blisko był Grzegorz Gawle. Proszę ci przerwę, Bartłomiej Olszewski, to on wykona ten rzut rożny. No i koniec pierwszej części spotkania. Po golu Świderskiego prowadzi Stal Stalowa Wola 1-0 w Krośnie z Karpatami. Zapraszamy za kilkanaście minut na drugą część spotkania. Że ta bramka nie powinna zostać uznana. No, oglądaliśmy sobie powtórki, ciężko naprawdę stwierdzić z tych ujęć kamer, które mamy, ale teraz jest szansa na drugie trafienie. Spójrzmy, jak to się skończy. Musi być 2-0. Stal jest tu faworytem, przynajmniej była takim i no, była przed meczem.
No i potwierdza swoją dyspozycją, ci rozpoczną gospodarze, przypomnę, 50 minuta. Który jest na ławce rezerwowych Stalówki, no to równie dobrze mógłby występować w pierwszym składzie. Gawle szuka wzrokiem partnerów. Gawle ma naprzeciwko siebie dwóch rywali. Piłka na Płonkę. Czeka już tam Płonka w polu karnym, ale ta piłka zgarnięta przez Skrzyniaka. Ze Stalowej Woli. Szczęście dla nich, że nie skończyło się to golem. Nie, tutaj rzutu karnego nie będzie. Stalowej Woli, ale ostatecznie nie dopadł do piłki gracz Karpat. Teraz z kolei odpowiedź. Nadal atakuje Kasprzycki, dojrzał tutaj Ziębę. Zięba ma dużo miejsca, nikogo nie ma przy Michale Ziębie i niedokładne dośrodkowanie, no i fatalnie teraz Szymon Jopek, no ale poprawka. Świderski to uderzał nożycami, no i wspaniała parada Mateusza, kilkanaście podań. No i przed szansą Stalówka. I gol, no tak. ależ kuriozum, no niesamowita bramka. Próbował gracz Karpat wybić piłkę. Daniel Świderski. Wybić piłkę z linii bramkowej, a tak naprawdę strzelił gola, można powiedzieć, Danielem Świderskim, który tutaj na wślizgu jeszcze jechał. No niesamowita sytuacja, świetna ta piłka z głębi pola. Tam chyba Wojtysiak dziubnął sobie piłkę przed Krawczykiem. Minął bramkarza, strzelił tak, że piłka do siatki by raczej nie wpadła. Tam jeszcze interwencja jednego z defensorów Karpat. No ale tak jak mówię, ambitnie też pazernie poszedł do końca Świderski i ma nagrodę 3-0. No i cóż, chyba już po meczu, nie mamy raczej wątpliwości, że... Pomógł mu w tym i obrońca, i Daniel Świderski. No ale efekt jest taki, jaki zamierzali zawodnicy Stalówki. Teraz będzie groźnie, nie ma przewinienia, jednak jest. Jednak sędzia dopatrzył się faulu w ofensywie. Próbował tam pofetować sukces wygraną w Pucharze Polski. No i zapowiedziana zmiana w drużynie. Już w okolicach szesnastki. Nie może się zdecydowanie na pierwszy słupek. Jeszcze Gawle. Kolejne wbicie piłki w okolice pola bramkowego. No i koniec końców. Oj, no powiem szczerze, taka ruchoma zasłona, posługując się... Stalowa Wola wygrywa Puchar Polski w okręgu podkarpackim w sezonie 2021-2022. A ja przypomnę, że wynik otworzył w 38 minucie Daniel Świderski na 2-0, podwyższył w minucie 48 Szymon Jopek, no i na 3-0, ustalając wynik, ponownie do siatki trafił Daniel Świderski. I cóż, myślę, że z naszej strony to już wszystko. Jeszcze, zapewne jeszcze będzie tutaj dla Państwa transmitowana dekoracja, wręczenie pucharu, okolicznościowe medale. Także jedna sytuacja, pamiętam, z pierwszej połowy Karpat, w której mogli wyrównać, nie wyrównali. My mieliśmy jeszcze, ja sam miałem jeszcze dwie. No ale mówię, cieszy to zwycięstwo, cieszy, że coś zrobiliśmy dla tego klubu. Ta druga bramka w Twoim wykonaniu pokazuje, że Ty jednak jesteś tym lisem pola karnego. Ty wiesz, w którym momencie i w którym miejscu znaleźć się, że ta piłeczka ma Cię właśnie poszukać. No tak, tak. No w pierwszej sytuacji, chwilę wcześniej też miałem fajne nożyce, które też prawie zdobyłem bramkę. Tutaj też poszedłem pazernie, trochę jestem starty, ale się opłacało drugi gol, także cieszę się. Jakieś życzenia w fazie ogólnopolskiej, na kogo byście chcieli trafić, no bo tu już do gry wchodzą fajne marki. No tak, no najlepiej na pewno by było trafić coś z ekstraklasy, bo to fajne zawsze wydarzenie dla klubu trzecioligowego na ten moment, ale wiadomo, że z aspiracjami na wyższy szczebel. No jak najwyżej, wiadomo, jak najwyżej. Pokazywała to też Olimpia Grudziądz w tym chyba sezonie, gdzie wyeliminowała kilka fajnych drużyn. No stadion w Stalowej już jest na ekstraklasę, to teraz chyba w lidze trzeba się piąć troszeczkę wyżej i będzie już pełnia no szczęścia. No tak, myślę, że ten sezon już dzisiaj dobiega końca, chwilę odpoczniemy. Zobaczymy, jak to będzie, jakie będą cele na przyszły sezon, ale w tym klubie nie wyobrażam sobie czegoś innego jak walka o drugą ligę. Na koniec Daniel Tyrudo. Zdjęcia.
jeszcze nasz czek też. Gdzie jest telegram? A ty wiesz, że ja sobie.